Formuła 1 to zdecydowanie jeden z najtrudniejszych sportów, jeśli chodzi o możliwość dołączenia do niego. Nie dość, że liczba miejsc jest naprawdę bardzo ograniczona, to i konkurencja jest ogromna. Dodatkowo obecnie najpierw trzeba przejść przez kategorie juniorskie jak Formuła 3 i Formuła 2, aby zdobyć pozwolenie na ściganie się w królowej sportów motorowych. Jednak nie zawsze tak było. Kiedyś właściwie jedynym wymaganiem, jeśli nie miało się talentu, były pieniądze, które otwierały drogę do startów w F1. I o ile fakt, obecnie w Formule 1 mamy paydriverów, to są oni wręcz geniuszami jazdy w porównaniu z niektórymi innymi kierowcami z przeszłości, ponieważ obecni paydriverzy tak czy siak musieli przejść przez te kategorie juniorskie i pokazać, że są godni ścigania się z najlepszymi kierowcami na świecie. Dzięki temu, że w przeszłości takich ograniczeń praktycznie nie było, mogliśmy oglądać czasami naprawdę ciekawe pokazy głupoty i idiotyzmu na torze, które serwowane były nam przez niezbyt zdolnych kierowców. W tym filmie przyjrzymy się właśnie najgorszym kierowcom, którzy jeździli w Formule 1. Zanim zaczniemy, zachęcam do subskrybowania kanału oraz do pozostawienia łapki w górę pod filmem. Zaczniemy od kierowcy, który sam siebie określa jako najgorszego w całej historii Formuły 1. Mowa tu o Taki Inoue. Podczas jego dwuletniej przygody w Formule 1 w latach 1994 i 1995 Japończyk nie zdobył żadnego punktu, nigdy nikogo nie wyprzedził, nigdy nie ukończył wyścigu nie będąc dublowanym, a w kwalifikacjach tracił średnio 5 sekund do swojego kolegi z zespołu. Pomimo praktycznie zerowego doświadczenia w wyścigach, jakimś cudem dostał się do Formuły 1. Zasłynął w niej właściwie z dwóch powodów, a raczej dwóch wypadków. Pierwszy z nich miał miejsce po sesji treningowej w Grand Prix Monaco. Gdy jego zgaszone auto, które uległo awarii, było holowane do boksów, zostało uderzone przez samochód bezpieczeństwa, co spowodowało kilkukrotne przetoczenie się bolidu w stronę barier. Taki uniknął poważnych obrażeń tylko dzięki temu, że na głowie miał kask, pomimo tego, że jego pasy bezpieczeństwa były już rozpięte. Drugi incydent miał miejsce w trakcie Grand Prix Węgier. Jego bolid zatrzymał się po 13 okrążeniach z powodu wysokiego ciśnienia oleju, czego następstwem był pożar. Inoue, chcąc ratować swój bolid, pobiegł po gaśnicę, ale niestety nie zauważył jadącego samochodu medycznego, który potrącił Japończyka, co do dziś dzień pozostaje jedynym przypadkiem potrącenia kierowcy F1 przez służby na torze. Dodatkowo, jakby tego było mało, przed zakończeniem kariery Inoue zdołał jeszcze spowodować wypadek między dwoma pretendentami do tytułu, Schumacherem i Hillem, podczas Grand Prix Włoch w 1995 roku. Z racji, że z gościa taki trochę śmieszek jest, to gdy po sezonie 2016 Nico Rosberg ogłosił zakończenie swojej kariery, to taki Inoue dodał na Twittera swojej CV, aplikując na stanowisko partnera Lewisa Hamiltona w Mercedesie na sezon 2017. Pozostając w klimacie japońskich kierowców, wspomnę o innym zawodniku z tego kraju, a mianowicie o Yui Ide. Kierowca ten w 2006 roku stał się jednym z najstarszych debiutantów F1, będąc wtedy w wieku 31 lat. Został kolegą z drużyny innego Japończyka, Takumi Sato, w zespole Super Aguri, co skutkowało dwoma japońskimi kierowcami w japońskim zespole. Różnice między dwoma kierowcami były ogromne i Ide we wszystkich kwalifikacjach był wolniejszy od kolegi z zespołu o kilka sekund. Cierpliwość FIA w końcu skończyła się na Imoli, po której Japończyk zgodnie z sugestią FIA został wyrzucony z zespołu oraz miał cofniętą superlicencję, czyli de facto dostał bana na Formułę 1. Było to skutkiem spowodowania przez niego wypadku na pierwszym okrążeniu w trakcie tego wyścigu. Chanoch Nissany to izraelsko-węgierski biznesmen, który w wieku 40 lat postanowił zostać kierowcą wyścigowym. Najpierw startował w izraelskim kartingu, a następnie przeniósł się do Węgier, gdzie startował w wyścigach jednomiejscowych bolidów klasy Formuły 2000. Ale w sumie nikogo to nie obchodzi, bo jeździły tam praktycznie same takie ogóry. W 2002 roku wystartował w wyścigu austriackiej serii Formuły 3, który jakimś cudem wygrał. Później jeździł w poważniejszych seriach jak Formuła 3000, ale jego najlepszy wynik to 12 miejsce na Monzie. Swoją przygodę z Formułą 1 Nissany zaczął z bolidem zespołu Jordan, gdzie w lipcu 2004 roku na torze Silverstone odbył test, w którym to był blisko 20 sekund wolniejszy od standardowego czasu okrążenia bolidów F1 na tym torze. Pomimo tego podpisał kontrakt na sezon 2005 z zespołem Minardi jako kierowca testowy. W swoje 42 urodziny Nissany wziął udział w pierwszej sesji treningowej przed wyścigiem na Węgrzech i jego czas był o 13 sekund słabszy niż najlepszy czas okrążenia tej sesji i o 7 sekund słabszy od jego kolegi z drużyny. Finalnie zakończył tę sesję, zakopując swój samochód w żwirze. To była jego pierwsza i zarazem ostatnia publiczna jazda bolidem Formuły 1. By the way, jeśli kojarzycie nazwisko Nissany, to tak, to jest ojciec i syn. Alex Young był malezyjskim kierowcą, który ścigał się dla Minardi w 2001 i 2002 roku. Pomimo jego przeciętnych występów w Formule 3, Formule 3000 i Formule Nippon, udało mu się zapewnić miejsce w bolidzie Minardi za sprawą oczywiście pieniędzy sponsorów.
Po zaliczeniu dwóch sesji testowych we wrześniu 2001 roku zadebiutował w Formule 1 podczas Grand Prix Włoch na torze Monza. W ten sposób został pierwszym od 45 lat azjatyckim kierowcą niepochodzącym z Japonii. Jego wyniki były bardzo słabe i aż trzykrotnie nie zakwalifikował się do wyścigu. Sytuacja nie poprawiła się, a wręcz stało się przeciwnie, kiedy jego kolegą z drużyny został Mark Webber, który całkowicie go wyjaśnił. Young opuścił Formułę 1 po sezonie 2002, a jego sponsorzy zalegali z płatnościami dla zespołu. Jego najlepszym wynikiem było 7 miejsce w Grand Prix Australii w 2002 roku, gdzie wyścig ukończyło tylko 8 kierowców. Włoski kierowca Luca Badoer jest rekordzistą w liczbie startów w Formule 1 bez zdobycia ani jednego punktu. To w sumie mówi wszystko o tym kierowcy. Po juniorskich sukcesach w niższych kategoriach wyścigowych trafił on do Formuły 1, do małych i słabych drużyn, gdzie tak naprawdę nie miał co pokazać, no i w sumie nic nie pokazał. Interesujące jest jednak to, że przejechał on aż 2 wyścigi bolidem Ferrari, zastępując kontuzjowanego Felipe Massę z racji, że przez długi czas był kierowcą testowym stajni z Maranello. Włoch był ostatni w kwalifikacjach do obu wyścigów, a w Belgii zajął ostatnie miejsce w wyścigu mimo zwycięstwa partnera z ekipy Kimiego Räikkönena. Przypominam, jeździł bolidem Ferrari, z którym miał wcześniej styczność, będąc w końcu ich kierowcą testowym. Finalnie przez 5 lat startu w Formule 1 nie zdobył żadnego punktu, mając na koncie 58 wyścigów. Kanadyjski kierowca Alpese był niezwykle utytułowanym kierowcą w krajowych wyścigach i został wprowadzony do kanadyjskiej galerii sław motorsportu w 1998 roku. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o jego karierze w Formule 1, a Pezze przechodzi do historii jako jedyny kierowca F1, który został zdyskwalifikowany za zbyt powolną jazdę. Tym niesławnym wyścigiem było Grand Prix Kanady 1969, kiedy Pezze otrzymał czarną flagę za to, że stwarzał zagrożenie na torze i walczył z liderami wyścigu, pomimo że był przez nich kilkukrotnie dublowany. Kiedy Jackie Stewart został prawie wyeliminowany przez Kanadyjczyka, Ken Tyrrell złożył skargę, a Pezze został zdyskwalifikowany. Giovanni Lavaggi to włoski szlachcic, który w roku 1995 zapłacił zespołowi Pacific za możliwość startu w Formule 1. Lavaggi był jedynym kierowcą tamtego sezonu, który nie ukończył ani jednego wyścigu. We wszystkich 4 wyścigach, w których brał udział w tamtym roku, tracił średnio 10 sekund na okrążeniu do zwycięzcy. W roku 1996 oczywiście nie było lepiej. Z 6 wyścigów nie zakwalifikował się do 3, 2 nie ukończył, a w jednym zajął ostatnie miejsce. Jean-Denis Deletraz wystartował tylko w 3 wyścigach Formuły 1. W 1994 roku podczas Grand Prix Australii dla zespołu Larousse i w 1995 podczas Grand Prix Portugalii oraz Europy jeżdżąc bolidem marki Pacific. Z racji, że jest na tej liście, możecie domyślać się, że jego wyniki nie były specjalnie dobre. W Australii był wolniejszy o ponad 3 sekundy od swojego kolegi z zespołu, zaś w Portugalii było 12 sekund wolniejszy niż zdobywca pole position i 5 sekund wolniejszy od przedostatniego kierowcy. W wyścigu był wolniejszy od reszty kierowców o kilka sekund i został zdublowany na zaledwie 7 okrążeniu. Z kolei na okrążeniu 14 wycofał się z wyścigu z powodu skurczu mięśni. Tak, skurczu mięśni. Jego ostatni wyścig Szwajcar zakończył na ostatnim miejscu 7 okrążeń za zwycięzcą wyścigu. Z racji na brak wpłat od jego sponsorów dla zespołu został on z niego wyrzucony. A wy kogo dodalibyście jeszcze do tej listy? Piszcie w komentarzach.